Podcast dla Wikipedii, Latarnia Morska, Jastarnia Bur. Przed mikrofonem Apoloniusz Łysejko. Latarnia w Jastarni Borze została wybudowana w roku 1872. Była jedną z dwóch latarń świecących na naszym wybrzeżu światłem białym i czerwonym. Światłem czerwonym świeciła i świeci jeszcze Latarnia Morska Świnoujście. Latarnia Heisternest, bo taką nazwę nosiła, kiedy została wybudowana przez administrację morską, w roku 1922 została przekazana w ręce Polaków. Przyszli tutaj latarnicy z Helu, którzy obsługiwali tę latarnię. I w roku 1932 administracja morska postanowiła latarnię morską Helbur wyłączyć i w to miejsce pobudować nową latarnię Górę Szwedów. Wobec tego latarnia Helbur została wyłączona z eksploatacji i w to miejsce od 1936 roku funkcjonowała już latarnia Góra Szwedów. Latarnia Helbur czy Jastarnia Bur? Latarnia Jastarnia Bur. Latarnia Jastarnia Bur nie przetrwała wojny, dlatego że w roku 1939, kiedy Niemcy atakowali Półwysep Helski, dowódca rejonu umocnionego Hel zdecydował o tym, że wszystkie wysokie obiekty, które były na Mierzei Helskiej, zostaną zniszczone. I 19 września 1939 roku zniszczono trzy latarnie. Zniszczono latarnię morską w Helu, zniszczono latarnię morską Jastarnię Bur i zniszczono latarnię morską Jastarnię, tę, na miejscu której wybudowano w roku 50 latarnię Jastarnia i do dzisiaj tam ta latarnia w Jastarni funkcjonuje. Zniszczenie nastąpiło o godzinie 13:30, wtedy kiedy Niemcy rozpoczęli strzelanie z krążowników stojących na Zatoce Gdańskiej, Schleswig-Holstein i Schlesien. Niemcom się wydawało, że oni skutecznie swoimi działami zniszczyli latarnie morskie na Półwyspie Helskim. Okazało się, że był to efekt jednak spowodowany przez wojska nasze. Latarnię morską Helbur można odwiedzić, ale niewiele po niej zostało. W zasadzie dużo cegieł i od czasu do czasu żelastwo, które jest dowodem na to, że w tym miejscu była latarnia. Żeby dojść do latarni Jastarnia Bur, należy wysiąść przy przystanku Helbur, przejść na drugą stronę przez torowisk, przez drogę i udać się w kierunku otwartego morza. Nie ma żadnego znaku, który mówi o tym, że latarnia jest w tym miejscu, a szkoda, bo powinny być drogowskazy czy kierunkowskazy, które wskazywałyby na to, że są miejsce, ale ktoś, kto ma GPS, to dojdzie do miejsca, gdzie, a jak się znajdzie na wzgórzu, to już będzie wiedział, że jest tutaj. Na tyle wzgórze jest charakterystyczne, że jest się przekonanym o tym, że to jest wzgórze, na którym była latarnia morska. Więcej informacji na temat podcastów dla Wikipedii można znaleźć na stronie wikiradio.org.